Cztery oczy. Poranna rozmowa. Radio Opole. 11 stycznia, czyli w Światowym Dniu Wegetarian, witam panią dr Magdalenę Golachowską z Wydziału Nauk o Zdrowiu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Jako się rzekło, Światowy Dzień Wegetarian. Powiedzmy co nieco o samym wegetarianizmie. Czy my naprawdę wiemy, co to jest? Czy dziś przy tych licznych różnych wegańskich, wegetariańskich warto jednak zdefiniować, czym jest wegetarianizm? Dokładnie, bo w tej chwili tych odmian wegetarianizmu jest bardzo dużo i samo powiedzenie, że ktoś jest wegetarianinem, właściwie niewiele znaczy. Musi się doprecyzować, co dokładnie ma na myśli. Kiedyś jaroszem albo no w sumie taką osobą właśnie... Właśnie, takie ładne określenie jarosz. Kiedyś takie coś było. Dania. Tak, dania jarskie, dania postne. Ogólnie to były rozumiane jako dania bezmięsne, czyli nie bez mięsa czerwonego, bez mięsa ssaków, bez mięsa drobiu, ewentualnie ryby. To jeszcze wchodziło, tak? Dania rybne jeszcze były daniem jarskim, oczywiście jajka, produkty mleczne też w to wchodziły. W tej chwili tych odmian wegetarianizmu jest kilka i musimy właśnie uściślić, co dokładnie jesteśmy w stanie zjeść, a czego nie jemy. Czyli jeśli dobrze rozumiem, to weganizm jest odmianą wegetarianizmu? Można tak to nazwać, tak, aha, tak. Czyli zaczynając od góry, mamy semi-wegetarianizm, gdzie się nie je czerwonego mięsa, czyli mięsa dużych ssaków. Niektórzy jagnięcinę to jeszcze wliczają, niektórzy nie, więc znowu trzeba to precyzować, czy jemy, czy nie. Zależy od wielkości jagnięcia. Prawdopodobnie tak. W każdym razie semi-wegetarianizm wyklucza no, głównie wieprzowinę, wołowinę. Mamy taką opcję wegetarianizmu, gdzie nie jemy ani mięsa ssaków, ani mięsa drobiu. Czyli w to wchodzą jeszcze ryby, owoce morza, jajka, produkty mleczne. Może być taka odmiana, gdzie nie jemy produktów mlecznych, gdzie nie jemy jajek albo gdzie nie jemy ryb. Tam są różne przedrostki typu pollo, jeśli jemy kurczaki, typu owo, jeśli jemy jajka. Także... Tak, owo-wegetarianizm, pesko, owo-wegetarianizm, pesko, pollo, owo-wegetarianizm, żeby... Wyboru do koloru. Tak, a weganizm z kolei wyklucza wszystkie produkty pochodzenia zwierzęcego. Łącznie z nabiałem. Łącznie z nabiałem, z jajkami, czasami też z miodem. To tego nie wiedziałam. Także no to dobrze. Bardziej ostra, można powiedzieć. Taka. Dużo tego jest rzeczywiście. Dodajmy też, że tego typu diety zyskują na popularności. Tak. W ostatnich latach, zwłaszcza gdy też większe organizacje zdrowotne zaczynają o tym mówić, że zmniejszenie ilości mięsa, zwłaszcza czerwonego mięsa, rzeczywiście ma swój sens zdrowotny i że wegetarianizm nie jest taki zły. Czyli nie chodzi tylko o jakieś takie ideowe przekonanie, że nie krzywdzimy zwierząt, czy ze względu na to, w jakich warunkach są one chowane, my protestujemy i w ten sposób wyrażamy swój sprzeciw, tylko właśnie również kwestie zdrowotne. Tak. Czerwone mięso, a konkretnie przetwory z czerwonego mięsa, typu różne kiełbasy, wędliny, które są konserwowane różnymi niezbyt dla nas zdrowymi związkami, w sumie zawsze były i są i myślę, że będą produktami, które są niezdrowe, tak? Których nie powinno być w diecie przynajmniej na co dzień. Raz na jakiś czas możemy sobie na to pozwolić, natomiast to nie jest coś, co powinniśmy jeść codziennie. Więc zrezygnowanie z czerwonego mięsa, czy w wersji przetworzonej, czy nawet w wersji takiego steka, czy zmniejszenie ilości, na pewno będzie dla nas korzystne dla prawie wszystkich ludzi. Aha, czyli tutaj wręcz namawiamy. Wręcz namawiamy. Tak. WHO zresztą chyba bodajże 2 lata temu uznała przetwory z czerwonego mięsa za produkt rakotwórczy, podobnie jak papierosy, które zwiększają ryzyko zachorowania na raka jelita grubego. Więc to już oficjalnie ma taką łatkę, że na ten produkt trzeba uważać. No, zabrzmiało dość groźnie, jak pani zestawiła jeszcze to z papierosami. To jest ta sama klasa kancerogenu jak papierosy, które zwiększają ryzyko raka płuc. Tak samo przetwory z czerwonego mięsa mogą zwiększać ryzyko raka okrężnicy. Więc to jest poważna sprawa. Tak. Ale ustalmy raz jeszcze. Nie musimy zupełnie eliminować, jeżeli ktoś rzeczywiście lubi od czasu do czasu zjeść, ale zmniejszyć ilość spożywanego czerwonego mięsa to na pewno... Namawiamy. Dokładnie. Na pewno nie codziennie, na pewno nie do każdej potrawy, a jeśli tak się pojawi raz na tydzień, kilka razy na miesiąc, to myślę, że damy radę. To gdybyśmy chcieli zachęcić do zdrowego mięsa, to które byśmy przede wszystkim wskazali? Raczej białe. Jeżeli mamy wybrać... Właśnie, to jeszcze kwestia zdefiniowania, czym jest mięso, bo generalnie w kulinariach mięsem określa się tkankę mięśniową ssaków.
tylko i wyłącznie, tak? Czyli mięsem jest wieprzowina, mięsem jest wołowina. Natomiast drób w sumie nie jest mięsem, tylko jest drobiem, tak? Czyli to jest tkanka mięśniowa ptaków. Czy ryby, też nie mówi się na ryby mięso, tylko to jest tkanka mięśniowa ryb. Ewentualnie białe mięso, czerwone mięso, to jeszcze możemy takie odróżnienie zrobić. To zdecydowanie białe mięso jest lżej strawne, jest mniej tłuste i dla nas jest trochę lepszym źródłem białka. No ale często z kolei słyszymy, że na tych fermach, gdzie są hodowane te kury, kurczaki, że tam one są faszerowane takimi składnikami, że rzeczywiście my później to mamy na talerzu i to też nie jest zdrowe. Tak, no to już kwestia jakości chowu, tak? Nie samego kurczaka jako takiego, czy samej ryby, tylko w jaki sposób one były wyhodowane, czym były karmione, czym były, jak to mówimy, pryskane, tak? Czy jak... A my możemy to jakoś sprawdzić? Tak z punktu widzenia konsumenta wydaje mi się, że to będzie trudne, bo ciężko nam będzie dokopać się do wszystkich możliwych certyfikatów i kalendarza szczepień takiego kurczaka. Ale zazwyczaj jest tak, że te, które pochodzą z takich dużych ferm, z dużych firm, mają nieco większe ryzyko, że są bardziej wzbogacane w różne antybiotyki niż te pochodzące z mniejszych ferm. Czyli jeśli już kupować, to też szukać takich miejsc właśnie, w których wiemy, skąd pochodzą te kurczaki, tak? I jest ta gwarancja, że to nie jest masówka, czyli właśnie, jak pani mówi, wzbogacanie, podoba mi się to eufemistyczne określenie, Chociaż z drugiej strony technologowie żywności mówią, że z kolei drób czy ryby, które są hodowane na dużych fermach, mają większą kontrolę, tak, pod kątem żywienia, bo to już ten kurczak nie biega, nie je sobie byle czego, tylko je konkretnie to co dostanie w paszy i pod tym kątem właśnie kontrola jest większa. Ten wpływ na to, co w tym kurczaku będzie, jest większy, no ale pytanie, czy to na pewno jest dla nas dobre w ostatecznym tym rozrachunku. Tak, czy można powiedzieć, że taka wiejska kurka to jest najlepszy wybór? Czy też niekoniecznie, bo pani mówi właśnie, nie wiadomo, co je? Tak, też niekoniecznie, bo o ile my zakładamy, że ta kura wie, co jest dla niej dobre, a co nie, co jest dla niej smaczne i co jej służy, i że potrafi wybrać, o tyle nie zawsze może to jest zaufanie takie do końca pewne. Ponieważ jeżeli ona biega po podwórku, po którym jeżdżą różne samochody, z których kapie olej, ten olej wchodzi w glebę, rośnie z tego trawa i ta kurka sobie taką trawę zje, no to pytanie, na ile to jest rzeczywiście, na ile ona potrafi wyczuć, że tam jest jakaś toksyna, bądź nie. My na przykład nie potrafimy. My jako naszymi ludzkimi zmysłami nie jesteśmy w stanie wychwycić, czy dana potrawa jest właśnie wzbogacana w antybiotyki, czy nie. Nie mamy takich receptorów, które by to powiedziały. Tak? Możemy tylko ocenić pod kątem zapachu, smaku, wyglądu. A to można bardzo łatwo podrasować. Dokładnie. Czyli kura też człowiek, można powiedzieć, nie rozpozna... Też nie jest w stanie całej tej chemii oddzielić od tego, więc zawsze dobrze jest mieć trochę takiego ograniczonego zaufania, ale też nie chciałabym, żebyśmy popadali w przesadę. Że no właśnie, bo... Wszystko jest chemią, pryskane, wszystko jest faszerowane i musimy nagle uważać i co jeść, tak? Bo to też nie tędy droga. Bo tak, okaże się, że niczego nie możemy zjeść. No więc właśnie, a tak się nie da. Większość żywności, przynajmniej w Polsce, jest naprawdę dobrej jakości. Te ilości różnych składników dodatkowych, które są używane w hodowli czy w uprawie, czy też w produktach, które są obecne w sklepach, nie jest taka, która by nas zabiła na miejscu albo zatruła. Tak? Także nie popadajmy w paranoję. Tak? Z drugą, tak anegdotycznie przywołam historię, którą słyszałam kiedyś, taką z targu. Ktoś chciał kupić czereśnie. Z czereśniami jest często tak, że są jakieś robaczki, nierobaczki. I właśnie klientka pyta sprzedającego działkowca, czy jakiegoś ogrodnika, czy właśnie niepryskane. Nie, czy nie ma robaków? A pan odpowiada, pani, pryskane tak, że konia by zabiło. Okay. Co miało być gwarancją tego, że robaków nie ma, ale mam wrażenie, że pan nie przemyślał strategii promocyjnej. Prawdopodobnie tak. No dobrze, czyli nie popadając w szaleństwo, ograniczmy jednak właśnie spożycie mięsa czerwonego i dla tych, którzy są tacy... takim ruchom, powiedzmy, i którzy lubią widzieć
wszelkie wegetarianizmy, weganizmy jako przejaw współczesnego szaleństwa, to też podpowiadamy, że nie da się zredukować tego tylko właśnie do szaleństwa, że to jest naprawdę zdrowa podpowiedź. Tak, tak, tak. To jest kiedyś ponoć wegetarianizm był uznawany za chorobę psychiczną wręcz. O, proszę. Tak. Dawno temu, jako właśnie taki kaprys, taki wymysł, jako bunt przeciwko nie wiadomo czemu, czy udowodnienie swojej niezależności tego, że właśnie idę przeciwko głównym nurtom. W tej chwili już jest tak popularne, zdrowe i polecane wręcz, że już nie ma z tym problemu. W tej chwili też mamy, tak jak też mówiłam, dobrą jakość żywności. Mamy bardzo bogatą ofertę w sklepach, więc już bycie wegetarianinem czy nawet weganinem nie oznacza głodowania o chlebie i wodzie, tylko tych produktów, które mogą nam tego białka dostarczyć, czy uzupełnić te wszystkie potrzebne substancje odżywcze, naprawdę jest dużo. Więc w tej chwili już zarówno Światowa Organizacja Zdrowia, jak różne stowarzyszenia dietetyczne, żywieniowe mówią, że dieta wegańska jest dobra na każdym etapie życia. Da się ją zbilansować. Da się ją zbilansować. Choć oczywiście szaleństw nie brakuje, bo na przykład jakiś frutarianizm wcielony już u dzieci, na przykład rozwijających się, no to mam wrażenie, zresztą są opisywane od czasu do czasu takie koszmarne historie, gdzie rodzice po prostu zagłodzili dziecko. Zresztą wyroki całkiem niedawno gdzieś można było przeczytać o takiej sprawie. Ale zostawmy te straszne rzeczy. Pamiętajmy, że zdrowy rozsądek jest tutaj najlepszą podpowiedzią. Ja jeszcze chciałabym zapytać o młodych, czyli o studentów, bo pani doktor właśnie wykłada na Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej, między innymi na kierunku dietetyka. Tak jest. Jak jest zainteresowaniem właśnie młodych ludzi tym kierunkiem? Czy rzeczywiście tutaj też widać taki boom, jak wśród po prostu zjadaczy chleba, a nie czerwonego mięsa? Tak, jest zainteresowanie, bo też potrzeba jest duża w Polsce czy ogólnie na świecie. W tej chwili w tym świecie takim żywieniowym, spożywczym jest ogromny chaos. W świecie medialnym też jest ogromny chaos. Jesteśmy bombardowani bardzo różnymi informacjami, co jest zdrowe, co jest niezdrowe, co powinniśmy jeść, czego powinniśmy unikać. A czasem się to tak szybko zmienia, że przestaje być wiarygodne zupełnie. Tak, dokładnie. I bardzo często te informacje są wycięte z kontekstu. I przez to jest to całe zamieszanie. Bo jeżeli osadzimy w kontekście, to wszystko staje się proste, jasne i wiadomo, logiczne. Co wybrać. Tak. I się dopasowuje do całości. Jak my to wytniemy, właśnie typu czy jeść awokado, czy nie jeść, czy pić mleko, czy nie pić mleka. Nie tak to działa. W świecie żywieniowym nie ma rzeczy, które są zawsze dobre albo zawsze złe. Tak? Które są zawsze zdrowe albo tuczące, nietuczące. To są w ogóle pojęcia zupełnie oderwane od rzeczywistości. W tym świecie dietetycznym my zawsze patrzymy na konkretnego człowieka. Co dla niego jest dobre, co jemu służy, co jest potrzebne dla jego organizmu, a co niekoniecznie. Tak? A z tym bywa różnie. A z tym bywa bardzo różnie. Jednemu służy rzeczywiście dieta wysokobiałkowa i mięsna, bo rzeczywiście białko pochodzenia zwierzęcego jest lżej strawne, jest bardziej pełnowartościowe. Więc jeżeli mamy osobę z jakimiś chorobami układu pokarmowego, mamy sportowca, mamy osobę stresującą się, to rzeczywiście dla niej taka dieta mięsna będzie łatwiejsza. Łatwiejsza po prostu, tak? Może być weganinem czy wegetarianinem, ale to będzie dla niego troszkę trudniejsze. Tak? Po prostu chodzi o to, żeby takiemu człowiekowi ułatwiać, a nie utrudniać. I studenci chcą się o tym uczyć. Tak. Właśnie po to, żeby poznać ten kontekst. Czyli o co dokładnie chodzi. Kiedy to mleko można pić, a kiedy nie. Czy rzeczywiście gluten mnie zabije, czy niekoniecznie. I właśnie jaki jest ten kontekst, jaka jest ta cała otoczka. I też tak właśnie wracając do wegetarianizmu, czy weganizmu, czy nawet diety bez glutenu, czy bez mleka, na dobrą sprawę nie chodzi o to, z czego człowiek rezygnuje i z jakich powodów, czy to są powody ideologiczne, czy zdrowotne, tak jakby to nie nacisk jest na tą część, tylko nacisk idzie na to, co taka osoba je. Tak? I na czy, tym się koncentrujemy. Tak, i czy to, co jest w stanie zjeść, dostarcza jej wszystkich substancji odżywczych, której ten organizm potrzebuje. To jest ważniejsze. To tylko dopowiedzmy, jeżeli ktoś ma takie albo ciągotki, albo problemy i po prostu musi się skonsultować, albo ciągotki zainteresowania w tym kierunku, gdzie może pójść i dopytać o takie sprawy? Ja bym proponowała jednak dietetykę.
mimo że w Polsce jeszcze ten zawód jest nieugruntowany, nieustabilizowany, nie jesteśmy jeszcze zawodem medycznym, nie jesteśmy uznawani przez środowisko medyczne, tak, to jeszcze jest wciąż takie... Walczycie o swoją pozycję. Trochę walczymy i też trochę o standard, tak, bo rzeczywiście jest też wiele dietetyków, no powiedzmy, doradców żywieniowych, czy różnych konsultantów po weekendowych kursach, którzy tylko układają diety w programach i którzy nie do końca mają głęboką wiedzę na temat metabolizmu, na temat biochemii, więc tu rzeczywiście zdarzają się pewne nadużycia i pewne takie niezbyt dobre dla naszego zawodu, naszego wizerunku historie, więc rzeczywiście dobrze jest, żeby ten dietetyk był odpowiednio wykształcony, żeby miał odpowiednie podstawy, takie medyczne, można powiedzieć, czy fizjologiczne. I taka osoba będzie w stanie zdiagnozować problem, będzie w stanie ewentualnie pokierować na pewne badania, jeżeli trzeba pokierować do lekarza na odpowiednie leczenie, bo to też należy do naszej działki. I też dopasować odpowiednie żywienie, ale też dbać o psychologię. Tak? Człowiek jest całością. Tak, i emocje, zwłaszcza w kontekście jedzenia, są bardzo silne, to jest bardzo silnie związane, więc samo narzucanie reżimu kalorycznego, jadłospisów, posiłki co 3 godziny, tego nie wolno, to trzeba koniecznie, jest zbyt ciężkie emocjonalnie, więc człowiek nie jest w stanie tego znieść tak żyjąc normalnie, na co dzień, więc to też ma swoje znaczenie. Czyli szukamy, żeby tak powiedzieć, certyfikowanych dietetyków, ale mam wrażenie, że otworzyliśmy w ogóle wiele ciekawych wątków i do tej rozmowy, pani doktor, jeszcze na pewno wrócimy. A na dziś kończymy, przypominając, że dziś, 11 stycznia, obchodzimy Światowy Dzień Wegetarian. Warto się zadumać zatem nad jedzeniem czerwonego mięsa i nad dietą w ogóle. Doktor Magdalena Golachowska z Wydziału Nauk o Zdrowiu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej była moim i państwa gościem. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo.